wspierając nasz kanał, wspierasz legalne treści w YouTube. Zasubskrybuj, kliknij dzwonek i daj łapkę w górę. Życzymy udanego seansu. Warszawa lat 20. Kryzys. Bezrobotny Nikodem Dyzma poszukuje pracy. Próbował zostać mandolinistą w knajpie lub fordancerem, ale nie przyjęli. W stolicy inny szyk, a on prostak z prowincji. Pewnie wyrzucą spod dasza, gdzie mieszka kątem. Nie płaci. Nawet Mańka szydzi, że darmo zjadł. Przypadkiem znalazł zaproszenie na rządowy raut. Miał frak, poszedł. Może zdąży najeść się, zanim wyrzucą. Na raucie dzięki przypadkowi zyskał możnych przyjaciół. Kunicki szybko ocenia. Przyjaciel ministrów przyda mu się w interesach. Proponuje Dyzmie posadę administratora swych dóbr. Zachęca ogromną zaliczką. Teraz Mańka już nie szydzi. Czule żegna Dyzmę. Dyzma wyjeżdża do Koborowa, do Kunickiego. Gość! Drogi gość! Panie Dyzmo, zechce pan zamieszkać tu w pałacu czy w pawilonie? W pałacu, broń Boże, pan nie będzie skrępowany, a więc w pałacu! Proszę, proszę! Gdyby szanowny pan nie chciał przechodzić przez hol, to tu jest przejście wprost. Na taras. Najważniejsza po podróży to kąpiel, bo łazienka też jest. O, proszę. A potem, jeżeli łaskawy pan nie jest zbyt zmęczony, to zechce pan przyjść do nas, do jadalni na śniadanie. Mnie i moim paniom będzie bardzo przyjemnie. Dotychczas zdążyłem panu pokazać pokoje parterowe. Jakże się panu podobało? Bardzo bogato. Proszę pana, gust mojego męża. A już mówiłem panu, że to wszystko ja sam projektowałem. Niech pan sobie wyobrazi, że oto właśnie zrobiłem pierwszą scenę małżeńską, kiedy przyjechaliśmy po ślubie do Koborowa. Wdzięczność niewieścia. Ja tu sobie głowę łamałem, proszę pana, żeby mojej pani gniazdko usłać. Za to zrobiła mi scenę. Jeszcze niech pan sobie wyobrazi. Proszę, przestań. Nie rozumiem, papo, dlaczego nudzisz pana Dyzmę opowiadaniem, które w dodatku sprawia przykrość Ninie.
No ależ ja nic nie mówię, kochanie. Zresztą zaraz was uwolnimy od naszego towarzystwa, bo muszę pokazać panu Nikodemowi Koborowo. Powiadam panu. Może pan Dyzma jest zmęczony. Broń Boże. Widzisz? Nas ludzi interesuje, aż korci, żeby wszystko, praktycznie wszystko, co ważne, jedynie istotne, od razu poznać. Papo, nie mógł za pana Dyzmę. Wątpię, czy dla każdego podkłady kolejowe i odpadki drzewne to rzeczy jedynie ważne i najistotniejsze. Prawda, proszę pana? No, naturalnie. Są rzeczy znacznie ważniejsze. No, oczywiście, od podkładów są ważniejsze rzeczy. A chociażby kwestia uzyskania kontyngentu drzewa, kwestia dostaw. Nie przeszkadzamy panu. Konie zajechały. No tak. Widzi pan. A niech pan się nie zraża. Między mną a żoną bywają takie nieporozumienia. No ona pani romantyczna, idealistka, różne utopie w głowie. Młoda jeszcze. Zmądrzeje. A córka, cóż, Kasia też z nią trzyma, bo Markula jeszcze. Zresztą baby zawsze z sobą trzymają. Pan, to jest właśnie pan Dyzma, pan administrator generalny. A to jest właśnie żona Łaciaka, co tydzień temu miał wypadek. A potem... Ale on właśnie umarł w szpitalu. Przepraszam pana, na chwileczkę. Nie, tam... Panie Starewicz, chodźmy pan tu. Przepraszam pana. Bardzo przepraszam. Kłopoty, ciągle kłopoty. Dostanie takie pracę z litości, lezie gdzie nie potrzeba, a potem kłopoty, panie. Protokoły dochodzenia. Panie Starewicz, a Dębina idzie od jutra. Zniszczyliby człowieka, zamordowali. Bolszewicy, mówię panu, sami bolszewicy. Oho! Ładny urodzaj będzie w tym roku. Za dobry, panie, niestety. Za dobry. O! Tak pan to powiedział, jakby to pana zmartwiło. Co pan sądzi? To przecież klęska dla rolnictwa. Klęska, panie. Ceny lecą na szyję, za 3 miesiące będziemy sprzedawać za grosze. Klęska urodzaju, panie. No tak, to zrozumiałe. Ale nie sądzę, że było aż tak źle, jak pan przypuszcza. To może podrożeje. Podrożeje. Jedynie pod warunkiem, że rząd zacznie magazynować zboże. A kto pan powiedział, że nie zacznie? Co pan mówi? To już postanowione? Daj pan to! Zostaw pan! Ja! Królu złoty, ale pan coś wie. Pan na pewno wie jakieś poufne rozmowy, jakieś przecieki. Królu złoty, mnie pan może zaufać. Każdą tajemnicę. A nie rozumiem, o co się panu rozwoi? No, to zboże. Zboże, o którym pan mówił. To jest... Postanowione? O,
Na razie to tylko projekt. Kochany panie Nikodemie, to jest genialna myśl. Obowiązkiem rządu jest ratowanie rolnictwa. Do diabła u nas panuje jakaś mania zmiany struktury gospodarczej kraju. A Polska to przecież przede wszystkim 70% rolników. 70%, panie! Nie handel, nie przemysł, nie kopalnie, ale rolnictwo, produkcja rolna, produkcja drzewna, zwierzęca, to jest podstawa wszystkiego. Dobrobyt rolnika to jest dobrobyt wszystkich. Panie Dyzma, pan powinien, to jest pański święty obowiązek wobec ojczyzny, wykorzystać wszystkie swoje wpływy w rządzie, aby przeforsować ten pański genialny projekt. Żeby rząd skupił wszelkie nadwyżki zboża. No. Królu złoty. No, dobrze. Dobrze. Ale przecież nie ma pieniędzy. A chodzi o pieniądze. 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 Przecież to jest drobiazg. To jest nieważna przeszkoda. No przecież państwo może wypuścić obligacje. Obligacje zbożowe. Nawet na 100 milionów złotych. No, to... Płacić obligacjami. I koniec. Oczywiście obligacjami oprocentowanymi. No, przypuśćmy... 5 odsta. No, powiedzmy 4 odsta. Uważa pan, obligacje powiedzmy 6-letnie. A że w ciągu 6 lat no musi przyjść do pioruna dobra koniunktura. A co najmniej 2 razy. I wtedy cały zapas zboża sprzedajemy za granicę. Jest interes? A korzyści? Ogromne, uważa pan? Primo, uratowanie cen? Sekundo, wzmożenie obrotów. No oczywiście obligacje powinny być bezimienne, bo przecież w ten sposób państwo wstrzykuje na wewnętrzny rynek 100 milionów złotych. A to jest suma, która już wpłynie zbawiennie na naszą ciasnotę gotówkową. Król złoty, pan powinien koniecznie porozmawiać z ministrem Jaszuńskim. No, mówiliśmy z nim już na ten temat. Kto wie? Ale widzę, że pan jest zmęczony. Ale po takiej podróży należy się odpoczynek. A zatem, jeżeli pan pozwoli, to ja prześlę te wszystkie materiały do pańskiego pokoju, pan sobie je wieczorkiem przejrzy. Dobrze? Z przyjemnością. A nie zrzemnąłby się pan, panie Nikodemie, kochany? Wie pan, że ja tak zrobię? No to przyjemnej drzemki, przyjemnej drzemki. Ale nie, niech pan z łaski swojej zwróci uwagę na daty korespondencji z dyrekcją lasów państwowych. To jest skandal, żeby trzymać sprawy przez 3 miesiące bez odpowiedzi. Kolację mamy o 8:00. Cwany piernik, a tak dał się nabrać. Trzeba tu sobie poradzić. Szlak by to trafił. Utrzymanie miałbym to za darmo, tak? Utrzymanie za darmo. Utrzymanie za darmo. Cicho, cicho, cicho. Więc tak, wydawałbym tak, no tam parę tych złotych. No już niech będzie, powiedzmy 100 złotych
Miesięcznie, czyli co jest 100 złotych miesięcznie? To by było tak, 100 złotych, 400, tak? 400, 1785, potem byłby do tego procent, tak? Procent. Ale boski, że to jest za 2 miesiące się utrzymać. Co, może nawet pół roku. Pół roku by się utrzymać, a potem na procenty. I żyć jak jaśnie pan. Utrzymać się. Kto pan jesteś? Jestem administratorem. Znaczy nowym administratorem. Nazwisko? Dyzma. Nikodem Dyzma. Tak, Dyzma, tak słyszałem. Jestem hrabia ponimirski. Siadaj pan, cicho, Brutus, cicho. Uważasz, panie Dyzma, nazwałem tak psa, bo to nie ma najmniejszego sensu. A ciekaw jestem, dlaczego pies ma się nazywać sensem. Siadaj pan. Tak, słyszałem. Ten łajdak sprowadził pana, bo jesteś podobno jakąś ważną figurą. Moim obowiązkiem, jako dżentelmena, jest ostrzec pana przed złodziejską personą mego kochanego szwagierka. Przepraszam, ale o kim pan mówi? Jak to o kim? No, o tym chamie Leonie Kuniku. O panu Kunickim? Do 100 piorunów, jakim znowu Kunickim? Skąd Kunickim? Kunicki to dobre szlacheckie nazwisko, które ta pijawka przywłaszczyła sobie. Ukradł. Rozumiesz pan? Ukradł. Nazywa się po prostu Kunik, sam sprawdzałem. Syn Genowefy i nieznanego ojca. Tak łaskawco. Hrabianka ponimirska, wnuczka księżny Dereon, jest sobie dziś panią Kunikową. Nie rozumiem. To znaczy, pan hrabia jest szwagrem pana Kunickiego? Milcz pan, milcz ty! Dobrze, zaraz, ja nic nie mówię. Niech pan się nigdy nie waży w mojej obecności nazwać tego szuje inaczej niż Kunik. Łajdak Kunik, Hochstapler Kunik, nie żaden Kunicki. Moim szwagrem jest parszywy lichwiarz Kunik! Kunik, rozumiesz pan? Powtórz pan, Kunik. No, Kunik. Mój Brutus złaszczył się do mojego szwagierka, póki ten go nie kopnął. Bydle. Obaj Kuniki pies bydle. Zresztą ja jestem bydle. Przepraszam za szczerość, ale pan też jest bydle. Myślisz pan, że jestem wariatem? Skąd, broń Boże? Nigdy nic takiego... Nie zaprzeczać, ja ale... wiem. Na pewno Kunik powiadomił pana o tym, a może moja siostra. Powiedz pan. Co Nina panu mówiła? Nic. Słowo. Nikt mi nic, ani słowa. Nic mi nie powiedział. Nikt? Nikt. Aha. Widocznie sądzili, że nie będzie pan miał zaszczytu mnie poznać. Czy pan wie, że oni zabronili mi wstępu do pałacu? Że muszę jadać samotnie? Że nie wolno mi opuścić parku? A dlaczego? Jestem niewygodny. Moje wielkopańskie maniery rażą tego perweniusza, tego wieprza, a panem powinienem tu być ja. Ja, nie ten łajdacki przybłęda. Ja, prawy dziedzic Koborowa. Ja, potomek rodu... To pan Kunicki, znaczy pan Kunik. Pan Kunik wziął w posagu Koborowo za siostrę pana hrabiego? Proszę mi wybaczyć, ale mam nieco rozstrojony system nerwowy. Bardzo proszę. Co pan tam bardzo prosisz, panie, jak mu tam na przezwisko? Podoba mi się, więc płaczę. Anglicy mówią w takich wypadkach... Ale pan pewnie nie rozumiesz po angielsku. Nie rozumiem. Świetnie, bo nie chciałem pana urazić. Polubiłem pana. Zatem, jeżeli będę chciał pana zwymyślać, zrobię to w języku angielskim, dobrze? Bardzo proszę. Chciałem jeszcze pana poinformować, że chociaż Kunik jest oszustem, który wycyganił od mojej rodziny Koborowo, żeby pan się nie ważył go okradać. Ponieważ ja wytoczę mu proces. Majątek odbiorę, Kunika wsadzę do więzienia. Cicho, Brutus! Która godzina? Pół do szóstej. Już tak późno, muszę iść do pawilonu, bo inaczej nie dadzą mi kolacji. A szkoda, chciałem jeszcze z panem porozmawiać i o wielu rzeczach panu powiedzieć. Może pan przyjdzie jutro? Przyjdzie pan?
Dobrze, przyjdę. Tylko niech pan, broń Boże, nikomu nie mówi, że pan ze mną rozmawiał. Daj pan słowo honoru. Słowo. Wiesz. Chociaż zarówno wygląd, jak nazwisko świadczą, że jesteś człowiekiem z gminu. A chamy honoru nie mają. Żegnam. Brutus? Wiesz, to wariat. Na pewno wariat. Kunik? Łajdak? Uprawia pan tenis? Ja? Nie, proszę pani, nie umiem. To dziwne. Dziś wszyscy umieją. Ja, proszę pani, nigdy nie miałem czasu nauczyć się tej gry. Ja umiem w bilard. W bilard? A to ciekawe, może pan mi coś opowie. Proszę panią. Ależ nie, to nie dla pana. Chce pan powąchać? Bajeczne, prawda? Tak, owszem. Ładnie pachną. Pan swoją drogą musi być bardzo zarozumiały. Ja? Dlaczego? Już pan myślał, że kwiaty przeznaczam dla niego. Pewno często dostaje pan kwiaty od kobiet. Czasami dostaję. Podobno słynie pan w warszawskim mondzie jako silny człowiek. Ja? Ojciec mi mówił. Rzeczywiście wygląda pan... Zresztą gra pan w bilard. A proszę panią, od dziecka. Gdyby znalazł pan troszkę czasu, to ja bym z przyjemnością się nauczyła. Pani? Czy to jest męska gra? Ja bardzo lubię męskie gry. Nauczy mnie pan? Dobrze. Możemy zacząć choćby zaraz? A nie, nie. Zaraz to proszę pani, ja nie mogę. Ja muszę tam jeszcze przejrzeć te papiery, rachunki jeszcze z tym. No tak. Nie jest pan przesadnie uprzejmy. Zresztą to leży w pana typie. A to jest dobrze czy źle? Co? No, że jestem takim typem. Wie pan, będę szczera. Lubię mieć do czynienia z ludźmi, którzy stanowią pewną pozytywną wartość. No, byleby nie przypominali mojego papy. Ale chciałabym z góry... Nie obrazi się pan za szczerość? Nie. Otóż... Jeżeli będę dla pana życzliwa, proszę nie wyciągać z tego daleko idących wniosków. Po prostu. Ode mnie kwiatów pan nie będzie dostawał. A ja wcale na to nie liczyłem. Najlepiej, gdy się stawia sprawę jasno. Ma pani rację. Wie pani co? Ja powiem pani szczerze. Pani też nie jest w moim typie. Tak? Tym lepiej. Ninuś, to dla ciebie. Szkoda, że je zerwałaś, życie kwiatów i tak jest bardzo krótkie. Po co te demonstracje? Remanent. Escanto. Transakcja. Słochron, resekuracja, kurat... Nic z tego nie będzie. Łeb mi pęknie, a nic z tego nie będzie.
panie Nikodemie. No co pan wyprawia? Przecież pan w ogóle nie spał. Pracowitość pracowitością, ale zdrowie zdrowiem. Nic nie szkodzi, proszę pana. Ja jak coś zacznę robić, to ja nie lubię przerywać. To z pana zawzięta sztuka. No i jak? Co? No nic. Ale przyzna pan, kochany panie Nikodemie, że materiały pierwszorzędnie utrzymane. Przejrzyste, systematyczne, jasne. A rzeczywiście, bardzo, bardzo porządnie to jest prowadzone. Prawda? Co? No, sam to robię, ponieważ znam każdy patyczek i każde kółeczko w tej maszynerii, więc to największa gwarancja, że nikt z mojego personelu mnie nie okpi. No ale niechże pan na razie zostawi tę robotę. Zaraz podaję śniadanie. Będzie pan miał sporo czasu, bo już dzisiaj nie będę panu zawracał głowy. Mam jeszcze komisję w papierni i potem jadę obejrzeć las. Myślę, że najlepiej będzie w Szwajcarii. A czy po ukończeniu studiów ma pani zamiar praktykować? Oczywiście. Będziemy twoimi pacjentami. A ty tak, ale pan Dyzma nie. O, jest pani bez litości. A gdybym tak zachorował? Ależ pan mnie źle zrozumiał. Ja będę lekarzem chorób kobiecych. Ach tak? Szkoda. A ja cierpię na reumatyzm. A to jest chyba męska choroba. No, to zależy, czy została nabyta po męsku. Na wojnie, proszę pani. Był pan oficerem? Nie. Szeregowcem. Ach, to pięknie. Wielu wybitnych ludzi służyło wówczas w szarych mundurach żołnierskich. Przepraszam, ale mundury były zielone. Rzeczywiście. Kolor nadziei. Subtelnie pan to ujął. Może był pan ranny? Nie, nie byłem ranny, ale reumatyzm zostawiła mi wojna na pamiątkę. No i na pewno ordery. Mhm. Widzi tutaj militari. Ja miałem też awans. Omal nie zostałem generałem. Jak to? Doszedłem do stopnia starszego szeregowca i na pewno otrzymałbym szarżę generalską, ale wojna się skończyła. I... Ma pan miłe po niej wspomnienia. Tak. To był najpiękniejszy okres w moim życiu. Rozumiem. Na wojnie można znaleźć środowisko, które rozwija najbardziej męskie instynkty. Przyznasz, że jest w tym urok, który zwłaszcza na kobiety działa silnie. Nie na wszystkie. Kasiu. Kobiety lubią raczej męską siłę niż ślamazarność. Nad czym się pan tak zamyślił? Ja spojrzałem na pani ręce i tak pomyślałem, że są tak delikatne, że chyba żadnej pracy nie znają. Tak, ma pan rację. Wstydzę się tego od dawna. Czy pan mówi paniom komplementy? Jak ktoś jest ładny, to mogę powiedzieć. A mnie co by pan powiedział? Pani? Ma pani ładne uszy. Psia krew. A widać, jestem głupi jak but. Przedłużyć wylanie na miesiąc, albo nawet pół roku. Zaraz, zaraz. Zdrowie.
jest w porządku. Czemu? A może by tak... Może by tak reumatyzm? No przecież tego... Tego żaden... Żaden doktor nie rozpozna. O Matko Boska. A, jest pan. Nie zadenuncjował mnie pan przed kunikiem? Nie, broń Boże. Zresztą nie ma go w domu. Ach, to dobrze. Dziwi się pan, że siedzę na drzewie? Nie, skąd? To atawizm. Czasem człowiek chciałby powrócić do pierwotnych form bytowania. Nie zauważył pan tego, panie. Jak pan się nazywa? Dyzma. Aha, Dyzma, to głupie nazwisko. A imię? Nikodem. Nie wygląda pan na Nikodema, ale to nieważne. Mój Brutus też nie wygląda na Brutusa, ani na Żorża. Nie sprawdzasz pan, że ten łajdak wyjechał? Na jeden dzień. Aha, pewnie szykuje jakiś nowy szlindel. Czy pan wie, że on nam Komorowo wydarł? Nie. Tak. Kunik trudził się lichwiarstwem. Mój ojciec dużo wydawał. Że zaś wojna mocno nadszarpnęła stan naszych finansów, Kunik oplątał jakoś nasze interesy i podsunął ojcu niby fikcyjną sprzedaż Komorowa. Jak to fikcyjną? Nie wiem, nie wiem, nie znam się na tym. Dojść, że popełnił jakieś grube szachrajstwo i przywłaszczył sobie cały majątek. Ale to nic. Wsadzę go jeszcze do kryminału. A dlaczego siostra pana hrabiego wyszła za tego kunika? Z miłości do ojca. Ojciec nie przeżyłby wyjazdu z Koborowa. A ten Łotr podsunął ojcu układ, że jeśli Nina zostanie jego żoną, on przepisze na nią tytuł własności i w ten sposób Koborowe, nasze gniazdo rodowe, pozostanie w rękach Ponimirskich. No cóż, Nina poświęciła się, a teraz gorzko pokutuje. Niestety ojciec w rok po jej ślubie umarł. A ten Łotr wycyganił od niej jakieś weksle na ogromną sumę i plenipotencję. Dzięki temu siostra nie może nawet palcem kiwnąć we własnym majątku, a ten drań ma pełnię władzy. A co na to córka Kunika? Ta Kaśka? To też małpa. Ale Kunika nienawidzi, bo on strasznie maltretował jej matkę. Umarła? Kto? No, pierwsza żona pana Kunika. Tego pana, chama, nie pana! Panem to jestem ja! Rozumie osoba? No tak, ja rozumiem. A więc umarła. Po pierwsze, nic mnie to nie obchodzi. Po drugie, umarła już dawno. A po trzecie, proszę mnie poczęstować papierosem. Dziękuję. A za co usunęli pana hrabiego z pałacu? Hmm? No? Pytam, za co pana hrabiego usunęli? Będę pana potrzebował. Mnie? Mam wrażenie, że ktoś nas podsłuchuje. Nie. Przewidziałem się. Cicho, Brutus. Brutus, szukaj szpiega. Szukaj. Szukaj szpiega, szukaj. Poszło won, głupie bydle. Wie pan, ostrożności nigdy nie za wiele. Mówił pan hrabia. Tak. Użyję pana jako narzędzia. Mnie? Tak. Tylko oczywiście nikomu o tym ani słowa. Pojedzie pan do Warszawy, do mojej ciotki, hrabiny Przełęskiej. To jest osoba bardzo głupia, ale bardzo szanowana. Ma ogromne stosunki, Kunika nienawidzi. Dlatego pomoże panu w mojej sprawie. Pańskiej sprawie? Milczeć! Zapliści, kiedy ja mówię. Wie pan, Kunik ogłosił mnie wariatem. Mnie. I uzyskał nade mną kuratelę. Chodzi o to, żeby ciotka zorganizowała jakieś konsylium, które orzeknie, że jestem zupełnie normalny. Rozumie pan? Tak. Świetnie. Rozumiem. Napiszę list do ciotki. W liście tym przedstawię pana, powiedzmy, jako mojego kolegę. Musi pan jej wszystko wyjaśnić w jak najczarniejszych barwach. No, ale jak... Chce pan zapytać, co pan za to będzie mieć? Otóż dowiedz się pan, że za to zaszczycę pana moją przyjaźnią. Wystarczy?
Panu coś jest? Jakiś atak? Ojej. Odezwała się wojna. Okopy. A więc to reumatyzm. To wina ojca. Nie raczył nawet uprzedzić pana, że klimat w Koborowie wilgotny. No, tak, tak. No, klimat naszu zdrowego może wywołać atak reumatyzmu. Przepraszam pana w imieniu męża. To nasza wina. Przepraszam pani. Proszę. Jakże się pan czuje? Źle, proszę pani. Niczego panu nie potrzeba? Nie, dziękuję. To dobranoc. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Dobranoc pani. Sympatyczna kobieta ta pani Nina. Hrabianka. Nino, miałyśmy razem jechać? Nie, nie, ja zostanę z psami. Pani prosiła zapytać, czy pan sobie nie będzie życzył jakiej książki poczytać. Nie, nie mogę. Choroba mi się rozwinęła. Nie mógłbym utrzymać książki w ręku. Dzień dobry panu. Martwi mnie to, że panu nie lepiej. Może posłać po lekarza? Nie, nie, nie trzeba. A może poczytałby panu ktoś głośno? Co zrobić, kiedy nie ma komu? Z przyjemnością. Poczytam panu cokolwiek, tylko musi pan powiedzieć, jakiego autora pan woli. Jacka Londona, może coś z niego. Wcale się nie zdziwiłam, że tego autora pan właśnie lubi. A skąd pani się domyśliła tego? Pochlebiam sobie może, ale wydaje mi się, że jestem dobrą obserwatorką. Pan zaś jesteś nietrudny do odgadnięcia. Chociaż jest pan naturą zamkniętą, żyjącą życiem wewnętrznym, jakby in splendid isolation. Czyżby? My, kobiety, jesteśmy dobrymi obserwatorkami. Słyniemy z psychoanalizy i dlatego właśnie łatwiej odgadujemy szyfr do czytania książek zamkniętych niż otwartych. No, nic łatwiejszego, jak książkę otworzyć. Są takie, które tego nie znoszą. I te właśnie są najciekawsze. Tych nie można przeczytać inaczej, jak tylko oczami wyobraźni. Zgadza się pan ze mną? Ja nigdy nie spotkałem takich książek, ale widziałem nawet takie drogie egzemplarze. Ale każdą mogłem otworzyć i przeczytać. Rozumiem. Pan w ogóle nie sięga po książki nieinteresujące, te zaś, które pana interesują, same otwierają się jak pod prądem magnetycznym. Siła woli ma takie właściwości. Przecież do otwarcia książki to wystarczy siła niemowlęcia. Pan jest typem niezwykle silnego charakteru. To szerokie czoło, rzymski nos, silnie zarysowane szczęki. O tak.
panu drzemią pierwotne instynkta. We mnie? Niech pan nie usiłuje wprowadzić mnie w błąd. Mam masę spostrzeżeń, które to potwierdzają. Choćby London. Właśnie London z jego pogańską potęgą walki, apoteozą trudu. Niech mi pan powie. Ale szczerze. Czy trafnie określiłam pańskie zainteresowania? Może tak. A może nie. Poczytajmy. Chce pan zew krwi? Gdzie jest pani? U pana Dyzmy. Pan zasnął? Nie, proszę pani. Minął panu ból? Nie, ból mi nie minął. Ale mi lepiej. Kiedy pani jest tutaj, to mi lepiej. Jest pan chyba jedynym człowiekiem w tym domu, któremu jest dobrze. A dlaczego jedynym? Mój Boże, przecież może pan uciec stąd. Uciec jak najdalej i na pewno pan ucieknie. O nie. Chciałbym zostać tu jak najdłużej. Naprawdę? Mówi pan to szczerze? Na pewno, że szczerze. Towarzystwo istotnie szczęśliwych nie przeraża pana? Nie. To, a dlaczego nieszczęśliwy? Dlaczego pani ma być nieszczęśliwa? Przecież jest pani młoda, zdrowa, bogata, wygodne życie. Panie Nikodemie, czy osoba samotna może być szczęśliwa? Bo ja wiem. Ja nie mam nikogo na świecie. Ja nawet nie wiem, czy pan może zrozumieć istotę taką słabą, samotną jak ja. Przecież ma pani pasierbicę. Kasia. Kasia to kobieta. Zresztą ja z nikim stosunków towarzyskich nie utrzymuję. Pan jest pierwszym człowiekiem, z którym mogę sobie pozwolić na wymianę myśli. Wiedząc, że mnie pan z tym nie zdradzi. Wszystko złe odmieni się. Grunt nie przejmować. Każdy jest kowalem własnego losu. Żeby być kowalem, trzeba mieć mocne ręce, a niech pan zobaczy, jakie moje są słabe. Nino, mogę cię prosić na chwilę? Ledwie przyjechałem, a tu nagle ta choroba. No, panie, co to za klimat? Myślałem, że pan do Warszawy pojedzie. Ja zadepeszuję po lekarza, najlepiej po profesora. Nie trzeba, ja jutro, pojutrze wyzdrowieję. Wie pan, że ja nawet zaraz spróbuję wstać. O Jezu. A to dobrze, kochany panie, bo... O Jezu. Bo ten Olszewski do mnie do grobu wpędzi. O Matko Boska! Co ten Olszewski wyprawia, to ludzkie pojęcie przechodzi. Wyobraź pan sobie, kazał wstrzymać sośninę, gdyż ja rzekomo nie wpłaciłem pełnego wadium. A wadium, uważasz, pan miało wynosić 4200 zł. A ja zapomniałem o tych 200. Jak Boga kocham, zapomniałem. To ten gałgan za 200 zł każe mi wstrzymać całą robotę. Nie, to tylko dzięki panu mogą minąć te nieszczęścia. Trzeba jechać, kochany panie Nikodemie, jak dolegliwości miną, rozmówicie z ministrem Jaszuńskim. Tak, jak tylko bóle miną, to jadę w Trymiga. A jak pan sądzi, kochany panie Nikodemie, to łatwo panu pójdzie
Prędko się uda rzecz zrobić. Niech pan się nie martwi, pojedzie się, załatwi się. No, tylko to jakieś koszta. Jeżeli chodzi o koszta, to proszę bardzo, ja w każdym... Papierni przyjechali, coś się tam wydarzyło. No tak. Obowiązki zagonienia i jeszcze walka z takim Olszewskim. Pan wybaczy. Zobaczmy. Podobno jednak jedzie pan do Warszawy. Tak, proszę panią, na tydzień, może 10 dni. Tak, Warszawa. Kobiety, nocne lokale. Lubi pani Warszawę? No tak, nawet kiedyś lubiłam ją bardzo. A nie ma pani tam przyjaciół, krewnych? Nie wiem. Osoba mojego męża, oni nie mogą mi tego darować. Tak jak i ja nie mogę sobie darować. Tak krótko się znamy, a tyle mam ufności do pana. Ja czuję, że mnie pan rozumie. Pan jeden. Ale czyż nie może pani rozwieść się z mężem? No nie, nie potrafię. Więc przywiązała się pani do męża. Jak pan może o mnie tak myśleć? Od dnia ślubu mamy osobne sypialnie. Nic mnie nie łączy z tym człowiekiem o duszy sklepikarza, z tym starcem. Dlaczego powiedziała pani, że nie może pani się rozwieść z mężem? Nie potrafię żyć w nędzy. Pani chyba żartuje. Koborowo to są grube miliony. Pani jest jej właścicielką. Właścicielem Koborowa jest mój mąż. Widzi pan... Mój mąż wziął ode mnie weksle na sumy przewyższające wartość mojego Koborowa. Wyłudził od pani? O nie, nie. Wziął, bo mu się należały. Na pokrycie długów mojej rodziny. Zaraz. Chwileczkę, niech pani nie płacze. No nie trzeba płakać. No nie trzeba płakać. Kto tam? Ciii. Zamknij drzwi. Nie ty! Tamte idioto. Pójdzie pan z tym listem do ciotki Przełęskiej. W liście przedstawiam pana jako mego dobrego kolegę z Oxfordu. Wprawdzie nie wyglądasz pan na to, ale ciotka uwierzy, bo głupia. Opowiesz pan jej, jak się tu nade mną znęcają. Biją. W ogóle trzeba wszystko przedstawić w czarnych barwach. Rozumie pan? Żebyś chamie nie miał pokusy. Dziękujemy za wspólny seans. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i komentarz. Wspieraj legalne treści w YouTube.